Miłośnik, obserwator przyrody. Mówi o sobie ptasiarz, bo to właśnie ptaki są jego oczkiem w głowie. Andrzej Barczak swoją pasją zaraża wszystkich. Już od prawie 7 lat wróciłem do tej pasji, w momencie kiedy już skończyłem pracę zawodową. I ponieważ od 2 lat wróciłem do muzeum, tutaj na Krzemionki, a więc jestem cały czas przy rezerwacie, i mam możliwość codziennie zwiedzić ten rezerwat. Andrzej Barczak w rezerwacie Krzemionki zaobserwował i sfotografował blisko 90 gatunków ptaków. Wśród nich są takie, które rezerwat tylko odwiedzają, a także stali bywalcy. U nas najciekawsze to jednak są te, które są przelotem. Na przykład w tym roku odwiedził nas jer, odwiedziła nas pokrzywnica. To są ptaszki, które tutaj nie żyją na co dzień, a tylko przelatują z północy na południe i na moment się zatrzymują. Ja śmieję się, to, że specjalnie zatrzymały się, bo UNESCO dostaliśmy i chcieli sprawdzić. Tajemnicami świata ptaków Andrzej Barczak podzielił się z uczestnikami warsztatów zorganizowanych w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. O ich obyczajach i o zwyczajach, które no, takie anegdoty po prostu związane. Gdzie spotkałem, co te ptaszki robią, dlaczego potocznie inaczej o nich my wiemy, a inaczej obserwacje moje. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się również, jak prawidłowo dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne. Spacer po ścieżkach rezerwatu był chwilą oddechu i wyciszenia. Spotkanie było ostatnim w ferie 2020 dla dzieci z województwa świętokrzyskiego. Bardzo intensywne, ale my się z tego bardzo cieszymy. Codziennie mieliśmy jakichś uczestników naszych zajęć i mimo przeciwności pogodowej to udało nam się zrealizować nasz plan. Przez 2 tygodnie ferii pracownicy muzeum zaproponowali mieszkańcom regionu m.in. warsztaty przyrodnicze, edukacyjne wyprawy po ścieżkach rezerwatu Krzemionki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne z wykonywania tkanin, neolitycznej biżuterii czy garncarstwa. Myślę, że bardzo dużym zainteresowaniem spotkał się spacer, który prowadził Tomasz Kotarski po rezerwacie w kierunku kamieniołomu. Opowiadał o przyrodzie i geologii i ten spacer myślę, że na stałe już wpisze się do naszego programu. Pracownicy Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki nie zwalniają tempa, bo kolejne województwa zaczynają swoje ferie, m.in. województwo mazowieckie. Z Mazowieckiego bardzo dużo osób przyjeżdża, zwłaszcza do Bałtowa, więc przy okazji również, jak już im się znudzą bałtowskie wojaże, to zapraszamy do nas na zajęcia. Strzałem w dziesiątkę okazały się zajęcia w ramach cyklu edukacyjnego Sobota w Muzeum. Tu też kolejna propozycja na sobotę 15 lutego. Będziemy starali się przybliżyć uczestnikom historię pisma. Zaczniemy od najstarszych symboli, różnego rodzaju rysunków, które znajdujemy w wielu miejscach, zarówno naszego kraju, jak i tutaj w Europie, a skończymy na pierwszych rodzajach pisma, o których znamy jakiekolwiek dane archeologiczne. No i między innymi w ramach warsztatów spróbują swoich sił również uczestnicy w wykonaniu glinianej tabliczki do zapisania pismem klinowym, bo chyba ono jest takie najbardziej przystępne. Ci, którzy zdecydują się, aby wziąć udział w warsztatach historia pisma od obrazków do liter, proszeni są o wcześniejszy kontakt z muzeum w celu rezerwacji miejsca.